Zapraszamy na skrót informacji ekonomicznych z kraju i z zagranicy. Rano złoty pozostawał stabilny wobec głównych walut. Euro przed godziną 8 kosztowało 4,61 zł wobec 4,63 zł w piątek przed świętami. Z kolei wobec dolara złoty umocnił się minimalnie w porównaniu do notowań sprzed świąt. Amerykańska waluta we wtorek około 8 rano kosztowała 4,28 zł wobec 4,29 zł w piątek koło 18. Złoty umocnił się także nieznacznie wobec franka szwajcarskiego. Przed 8 rano za franka trzeba było zapłacić 4,53 zł, podczas gdy w piątkowe późne popołudnie prawie 4,55 zł. Inwestorów na pewno uspokoiłyby porozumienie z Komisją Europejską w sprawie środków na Krajowy Plan Odbudowy. Finalizujemy rozmowy z Komisją Europejską, powiedział w PR24 minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że polski rząd jasno deklaruje stanowisko dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Odpowiednie ustawy w tej chwili są procedowane i można powiedzieć, że rozmowy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy finalizują się, a sporne kwestie w ten sposób zostaną zamknięte. 14% badanych ekspertów wykazało, że w okresie pandemii udało im się przejąć dostawy do Niemiec z innych kierunków. Wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Połowa polskich eksporterów doświadczyła spadków liczby zamówień, mimo rekordowej nadwyżki w polskim eksporcie w 2020 roku oraz rekordowej wartości polskiego handlu w 2021 roku. Skala tego zjawiska zmalała o 1/3 wobec 2020 roku, a w 2021 roku wzrosły problemy z zaopatrzeniem w komponenty od poddostawców oraz zatrudnieniem pracowników krajowych. Według ekonomistów Instytutu pokazuje to naturę popytową kryzysu w 2020 roku oraz podażową w 2021 roku. O ile spadek zamówień zanotowało 82% firm eksportujących z branży przetwórstwa przemysłowego w 2020 roku, to w 2021 roku odsetek ten spadł o 54%, wynika z raportu. Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w ostatnim czasie w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Sprzedaż polskich towarów za Odrą ruszyła szybciej niż cały polski eksport. Dlatego Niemcy zwiększyli w 2021 roku swój udział w polskim eksporcie o 1 punkt procentowy w porównaniu do 2019 roku i sięgnął on 28,7%. Mimo deficytu obrotów towarowych Polski w 2021 roku, dodatni bilans z Niemcami nie tylko został utrzymany, ale dodatkowo wzrósł w porównaniu do 2020 roku. Będzie drożej, średnio o 15% niż w zeszłym roku, choć już wtedy turyści narzekali na drożyznę. Na majówkowy nocleg w Gdańsku dla trzyosobowej rodziny dobrze odłożyć średnio 1000 zł. Wynika z raportu noclegi.pl. W popularnych miejscowościach będzie też tłoczno. Już teraz rezerwacji jest o 40% więcej niż rok temu o tej samej porze. Główne kierunki rezerwacji na weekend majowy to podobnie jak w minionych sezonach Zakopane, Kraków, Karpacz czy Gdańsk. Tam z rezerwacjami dobrze się pospieszyć. Zakopanem na okres 1-3 maja średnie obłożenie wynosi 89%, w Gdańsku 88%, w Wiśle 82%. Nieco więcej miejsc jest w Krakowie, gdzie w tej chwili wynajętych jest średnio 70% miejsc noclegowych. Kalendarz w tym roku nie zachęca do przedłużania majowego wypoczynku, dlatego goście wybierają najczęściej 3-dniowe wyjazdy. To z kolei sprzyja wyjazdom typu City Break. Co ciekawe, w tym roku w rankingu popularnych miejscowości wysoko pojawiła się Warszawa, chociaż średnia cena za dobę dla jednej osoby wynosi tu 98 zł. Nieco mniej jest w Krakowie, średnio 96 zł za dobę. Drożej jest natomiast w Gdańsku, gdzie za noc zapłacić trzeba średnio 104 zł, co dla trzyosobowej rodziny oznacza blisko 1000 zł mniej w portfelu przy 3-dniowym wypoczynku. Korzystniejsze ceny znaleźć można w górach, w Karpaczu i Zakopanem. Średnia cena za noc to około 84 zł dla jednej osoby. Ceny ropy Brent nieznacznie rosną, a WTI spadają. Rano cena za baryłkę tej pierwszej wzrosła o 0,10% do $113,27. Z kolei amerykańska ropa WTI tanieje o 0,29% do $107,30. W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na $99, a WTI na $92,8. W kulminacyjnym momencie wzrosty ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 103
130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę. Gaz na europejskim rynku tanieje. W holenderskim hubie TTF, gaz ziemny, w kontraktach majowych taniał o prawie 6% i kosztował 89,9 euro za megawattogodzinę, czyli o prawie 6% mniej niż w poniedziałek. W kontraktach czerwcowych w holenderskim hubie TTF cena gazu jest niższa o prawie 8,3% i jest na poziomie 89,6 euro za megawattogodzinę. Nie wykluczam dalszego spadku prognoz dla światowego PKB w 2022 roku, powiedziała Bloombergowi główna ekonomistka Banku Światowego Carmen Reinhart. W jej opinii światowa gospodarka przechodzi przez okres wyjątkowej niepewności, a wskazuje na to szereg zakłóceń. Od nowych obostrzeń sanitarnych w Chinach, po wpływ wojny Rosji z Ukrainą na ceny żywności. Bank Światowy obniżył prognozy wzrostu światowego PKB z 4,1% do 3,2% w 2022 roku. Największy wpływ na obniżenie prognoz wzrostu przez bank ma sytuacja regionalna w Europie i Azji Środkowej. Zarząd Banku Światowego w ciągu najbliższych kilku tygodni przedyskutuje wdrożenie nowej puli środków do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Pakiet około 170 miliardów dolarów jest przewidywany do rozdysponowania na okres od kwietnia 2022 roku do czerwca 2023 roku. Kwota ta jest kontynuacją wcześniejszego programu finansowego do walki z pandemią COVID-19. Środki z tej puli częściowo wesprą kraje, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, a także pomoże rozwiązać problemy w krajach dotkniętych niedoborem żywności. Prezes Banku Światowego dodał, że kraje członkowskie Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego będą w tym tygodniu dyskutować na temat nowej pomocy dla Ukrainy i spodziewa się, że konkretne rozwiązania zostaną ogłoszone. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski poinformował na Twitterze, że rozmawiał z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego o stabilności finansowej Ukrainy i powojennej odbudowie kraju. Rozmawiałem z dyrektor zarządzającą Międzynarodowym Funduszem Walutowym o zapewnieniu stabilności finansowej Ukrainy i przygotowaniu powojennej odbudowy kraju. Mamy jasne plany, a teraz także wizję perspektywiczną. Jestem pewien, że współpraca między Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Ukrainą będzie w dalszym ciągu owocna, napisał prezydent Ukrainy. Wcześniej premier Ukrainy, który w najbliższych dniach uda się z wizytą do Waszyngtonu, oświadczył, że weźmie udział w rozpoczynającym się w poniedziałek posiedzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego oraz że będzie zabiegał tam o dalszą pomoc finansową dla swojego kraju.